Doktorze, od tego tygodnia kliniki rozpoczęły zapisywanie pacjentów na operacje, na zabiegi. Czy oznacza to, że chirurgia plastyczna lada moment ruszy już pełną parą? Mamy nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Natomiast trudno powiedzieć, czy pełną parą. Z pewnością nie. Obostrzenia, jakim podlegamy, są dość rygorystyczne. I myśmy przez ostatnie tygodnie do tego się szykowali, żeby naszych pacjentów w miarę bezpiecznie przyjąć. Operujemy w dwóch klinikach i z pewnością na dzień dzisiejszy zdecydowanie mniej pacjentów będziemy mogli przyjąć po to, żeby tym rygorom wszystkim sprostać. No. Procedury, jakie opracowaliśmy, służą temu, żeby te zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej, medycyny estetycznej były jak najbezpieczniejsze dla naszych pacjentów, no i oczywiście dla nas. Do tej pory zapisanie się na zabieg było dość proste. Ja nie mówię tutaj o tej części kwalifikacyjnej, bo to jest jakby zupełnie inny temat, ale ta czysta techniczna strona tego była dość prosta. Czy w tej chwili coś się zmieni? W tej chwili tak. W związku z tym, że wprowadziliśmy obowiązkowo testy na obecność koronawirusa u naszych pacjentów i personelu, w związku z tym pacjenci w tej chwili podlegają takiemu reżimowi zaostrzonemu, w którym dzień wcześniej muszą, przed operacją, dzień wcześniej muszą się zgłosić do kliniki. My im pobieramy wymaz, w ciągu kilku godzin mamy wynik i następnego dnia dopiero może się odbyć operacja. To jest pewne utrudnienie dla pacjentów. Oczywiście reżim tutaj w samej klinice też troszkę utrudnia pobyt pacjentów, ale nie bardzo. Więc jeżeli chodzi o zapisanie się, to już tak łatwo nie jest, choć nadal to się odbywa, może się odbywać przez telefon. Terminy są jakby na bieżąco w tej chwili już wyznaczane. Natomiast pacjenci muszą jakby przez już telefon podać trochę więcej informacji na temat swojego zdrowia i taki złożyć też wywiad epidemiczny. No właśnie, o tym się w tej chwili mówi, że pacjenci, w zasadzie ta osoba pierwsza kontaktująca się z pacjentem, najczęściej jest to pracownik recepcji, jest obowiązany do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na czym on polega w klinice? No, pani recepcjonistka musi zapytać o to, czy pacjent jest przede wszystkim zdrowy, czy nie gorączkuje, czy nie ma objawów COVID-u. A z drugiej strony, czy ktoś w rodzinie nie miał kontaktu z chorym na COVID, czy gdzieś podróżował pacjent w międzyczasie, czy nie leżał w szpitalu. Więc tych wszystkich informacji pacjent musi udzielić. Oczywiście w tej chwili już nie pytamy o to, czy przyjeżdżał, czy był za granicą w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo w tej chwili jest to w zasadzie niemożliwe, żeby tacy pacjenci do nas trafiali, ale kontakt na przykład z kimś na kwarantannie, no to jest już informacja dla nas istotna. Na tą chwilę jest to jeszcze niemożliwe, ale za jakiś czas zapewne przyjadą również pacjenci z zagranicy. Czy ich będą dotyczyły te same procedury, czy bardziej rozbudowane, czy dla nich przygotowana jest zupełnie jakaś inna procedura? No, może się okazać, że przyjazdy z zagranicy będą bardziej powszechne. Natomiast nie wiemy, czy ci pacjenci, czy ci ludzie nie będą poddani obowiązkowej kwarantannie, więc pewnie będą musieli taką kwarantannę przebyć i dopiero wtedy do nas będą mogli się zgłosić. W tej chwili jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale z pewnością dostosujemy się do wszelkich nakazów, jakie będą w tej kwestii obowiązywały. Do tej pory było też tak, że w dzień zabiegowy było ileś planowych operacji. No z reguły jedna po drugiej, czy tam określonym odstępie, tak? To już technicznie klinika sama rozwiązywała. W tej chwili pacjenci nie powinni mieć ze sobą kontaktu, prawda? Jak to jest rozwiązane? Więc my w tej chwili założyliśmy zmniejszenie ilości pacjentów właśnie w związku z tym, żeby nie musieli się ze sobą kontaktować.
Sale są jednoosobowe z bielizną i pościelą jednorazową. Pacjenci zgłaszają się do kliniki co godzinę i mają mierzoną temperaturę. Oczywiście wymieniamy im maseczki. Odpowiednie mycie się przed operacją jest wymagane i kontakt z personelem jest troszkę ograniczony. To znaczy nie tak jak do tej pory, że z każdym sobie rozmawialiśmy swobodnie. W tej chwili jednak personel kliniki będzie tylko wtedy z pacjentem, kiedy jest to konieczne. Więc rzeczywiście zdecydowanie mniej pacjentów przyjmiemy. Natomiast też ze strony pacjentów w tej chwili odzew jest taki, że część jeszcze się trochę obawia, część chce jeszcze poczekać na uspokojenie się całej sytuacji. Więc ruszamy tak, jak tylko jest to możliwe, natomiast z pewnością potrwa to parę miesięcy, zanim wrócimy już do takiego pełnego operowania. No ale doktorze, nie jest tajemnicą, że obłożenie pacjentów w Pana klinice jest bardzo duże. Czy oznacza to, że będzie Pan dość ostrzej podchodził do konsultacji, żeby zmniejszyć ilość tych pacjentów? Że bardziej będzie Pan weryfikował rzeczywistą tą potrzebę zabiegową? Bo niektórzy oczywiście mają kwalifikacje, ale nie jest to sprawa na tyle pilna, na tyle problematyczna dla pacjenta. Może on jeszcze poczekać i w następnej turze, gdy te opostrzenia będą być może troszeczkę mniejsze, wówczas będzie poddany operacji. Jak będzie to wyglądało, jak Pan będzie do tego podchodził? Tak, rzeczywiście do tego będziemy podchodzili. Konsultacje będą bardziej rygorystyczne. Na początek zdecydowaliśmy, żeby nie operować ludzi starszych, żeby nie operować dużych zabiegów, więc ograniczyliśmy jakby asortyment naszych usług. A co to jest duży zabieg? Duży zabieg to taki, który trwa dłużej niż 2,5 godziny. Chodzi o to, żeby zabieg, który proponujemy, trwał jak najkrócej, żeby czas pobytu pacjenta w klinice był jak najkrótszy, żeby ograniczyć możliwości powikłań, które wydłużają czas pobytu pacjenta w klinice, ograniczyć jakby ryzyko przetaczania krwi i tym podobnych rzeczy. A gdybym miała zapytać o szczegóły tych nowych procedur, wskazówek dla klinik rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej. Jak to wygląda? Jakie są rekomendacje, jakie są wskazówki? Co kliniki powinny robić? No, niestety ze strony towarzystwa jakby takich specjalnych zaleceń nie mamy. Stosujemy się do zaleceń ministerstwa, do zaleceń głównego inspektora sanitarnego i WHO. Na podstawie tychże zaleceń pracujemy podobnie jak kliniki państwowe i jakby my może nawet trochę bardziej zaostrzamy rygor panujący w klinice. Więc tutaj oczywiście typowo każdego pacjenta po tym pozytywnym wywiadzie epidemiologicznym, po pozytywnym wywiadzie zdrowotnym poddajemy badaniu na obecność wirusa. To jest jedno. Dwa, ograniczyliśmy ilość przyjęć. Też jeszcze nie zaczynamy tak swobodnie konsultować, dlatego że zwykle dzień konsultacyjny jest na dwóch pacjentów. Więc też konsultacje będą rzadziej, po każdym pacjencie będzie oczywiście miejsce, w którym był konsultowany odpowiednio myte, sterylizowane. No, tych ograniczeń jest bardzo dużo i trudno jakby je wszystkie wymienić. Jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, to stosujemy je wszystkie tak, jak zaleca nam główny inspektor sanitarny. Są specjalne procedury, jeszcze bardziej zaostrzone niż do tej pory, choć do tej pory też bardzo przestrzegaliśmy tego, żeby sanitarna sytuacja w klinice była no, jak najbardziej wygórowana. I muszę zapytać, bo do tej pory przychodząc na konsultację do kliniki witał nas chirurg ubrany elegancko w krawat, tak jak w tej chwili pan doktor. Czy w chwili obecnej przywita nas pan doktor w kombinezonie?
medycznym, jak to będzie wyglądało? Nie, aż tak bardzo restrykcyjnie nie będziemy traktować naszych pacjentów, ponieważ oni będą przychodzili do nas na rozmowę i kontakt jakby taki bardzo osobisty też będziemy się starać zmniejszyć. Ja będę w maseczce, nasi lekarze będą w maseczkach, w przyłbicach, wtedy kiedy trzeba w rękawiczkach. Pacjenci też dostaną od nas rękawiczki, oczywiście jest miejsce, gdzie będą mogli i umyć ręce i je jakby zdezynfekować. Także no, ten kontakt będzie troszkę utrudniony w trakcie konsultacji, niestety. A jeszcze muszę dopytać o zgodę na zabieg, bo przed każdym zabiegiem pacjent wypełnia szereg dokumentów. W tej chwili pojawi się również informacja o COVID-19. Co to dokładnie będzie? Czy to jest tak, że wyobraża sobie większość, że będzie zapis, że drogi pacjencie, licz się z tym, że możesz zarazić się koronawirusem? Czy jak to będzie wyglądało? Nie. Takiej informacji nie będzie. To jest informacja jakby powszechna i wiemy, że możemy się zarazić COVID-em. Natomiast tak przygotowaliśmy wszystkie warunki w klinice, żeby to ograniczyć i zdecydowanie trudniej będzie, no choć nie mówię, że to w ogóle niemożliwe, ale zdecydowanie trudniej będzie się zarazić COVID-em w takiej placówce jak nasza, czy kolegów chirurgów plastyków, niż wszędzie indziej, w sklepie, w aptece, w pralni. Więc takiej informacji nie będzie, że można się zarazić, rozchorować i tak dalej. Tak jak w tej chwili nie informujemy o tym, że można się zarazić grypą czy inną chorobą zakaźną. Wspomniał doktor, że wśród tych elementów kwalifikacyjnych do zabiegu będzie w tej chwili również test na COVID-19. Czy jeżeli ten test wypadnie pozytywnie, to pacjent musi liczyć się z tym, że uruchomi się to całe koło procedur, sanepid, szpital i tak dalej? Kto będzie powiadamiał o tym instytucję? W związku z tym, że my pobieramy wymaz z nosa i gardła, to dzień przed operacją, po kilku godzinach, zwykle po południu tego samego dnia, otrzymujemy informację na temat wyniku tego wymazu. Jeżeli, nie daj Boże, okaże się on pozytywny, pacjent od nas dostaje informację, że ten wynik jest taki i że powinien się zgłosić do sanepidu, jeżeli nie ma objawów, bo rozumiem, że o takich mówimy, powinien się zgłosić do sanepidu i sanepid go poinformuje, co dalej z nim. On do nas już wtedy do kliniki nie przyjeżdża. Ale czy dla kliniki oznacza to również, że zostanie na jakiś czas przynajmniej zamknięta, a personel, który miał kontakt z pacjentem zakażonym, będzie musiał poddać się kwarantannie? Nie. To jeżeli kontakt osoby z pacjentem zarażonym COVID-em będzie taki, o którym mówię, czyli w środkach ochrony osobistej odpowiedni, to tak jak ten personel z nim nie miał kontaktu. Tak to jest traktowane. To jest też odpowiednio uregulowane w przepisach sanepidu i głównego inspektora sanitarnego. Więc sanepid sprawdzi, czy rzeczywiście tak było i jeżeli przestrzegaliśmy wszelkich reguł, to nas kwarantanna nie obowiązuje. Z tego też powodu ograniczyliśmy kontakt pacjenta przy pobraniu wymazu tylko do jednej osoby, czyli do tej pielęgniarki, która będzie mu ten wymaz pobierała. Z innymi osobami z personelu kliniki pacjent wówczas nie będzie miał kontaktu. Cała droga jest wyznaczona, strefa czerwona, strefa zielona w klinice, gdzie pacjent, o którym nie wiemy, czyli nie ma wykonanego testu, pacjent jest traktowany potencjalnie, jakby go mógł mieć, ten dodatni. Więc tutaj jakby sanepid wyraźnie mówi, że jeżeli te wszystkie obostrzenia były stosowane tak jak trzeba, to klinika nie zostanie zamknięta i nikt nie będzie poddany kwarantannie.
Ale myślę, że możemy też uspokoić pacjentów, że te procedury kwalifikacyjne nie będą takie straszne, nie będą obciążające, bo tak naprawdę tak czy tak pacjentowi robi się badania krwi przed operacją, a dojdzie do tego tylko jeszcze wymaz, prawda? I to nie jest nic strasznego. Nie, nie, nie. To jest bardzo prosta procedura, nieuciążliwa. Też poszliśmy na rękę naszym pacjentom i w sytuacji, kiedy ma problem ze zrobieniem wyników laboratoryjnych, gdzieś mówiąc kolokwialnie na mieście, to przy okazji tego wymazu możemy mu pobrać u nas krew do badań laboratoryjnych, żeby nie musiał nigdzie chodzić i się kontaktować z laboratorium. Czyli na zakończenie naszej rozmowy możemy widzom powiedzieć, że nie mają się czego obawiać i mogą już coraz śmielej zacząć myśleć o planowaniu i zapisaniu się na zabieg, na operację, prawda? Ja myślę, że przy przestrzeganiu wszelkich zasad, które opracowaliśmy w tej chwili w klinice i z tego co wiem, to inni koledzy również, myślę, że nasze procedury będą równie bezpieczne jak przed pandemią. Więc myślę, że spokojnie można się zapisywać, ale bardzo prosimy również naszych pacjentów, żeby przestrzegali reguł, jakie im narzucimy. Doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.